Uwaga, będziemy przejeżdżać przez moje absolutnie ulubione miasteczko bądź wieś w Polsce o najśmieszniejszej nazwie w całej galaktyce. Przed wami Wyszykitki. Jako że jestem wielkim fanem zespołu The Police, zatrzymujemy się na Mob Police. Jademy na kawkę i szybki paśnik. Jakiś chłop żongluje, no kurwa. Witamy w Berlinie! Dojechaliśmy do hotla. Hotel bardzo ładny. To podobno największy hotel w Berlinie. Stara nas loguje. Jakiś Niemiec po 8 piwach. Takie tutaj patio. To się patio nazywa? Patio deweloperka. Dobra, idziemy na pokoje. Pokoje bardzo ładne, haziel przepiękny, elegancki, papier bardzo ten, mięciutki, czysty. Tutaj delikatny, artystyczny nieład, tutaj ja jadłem proteinowe gówna. Łoże już zostało wypróbowane. Śmiejesz się, ale mięciutko było. A widok z okna jest taki. Całkiem niegłupi, na pewno lepszy niż miałem ostatnio w Gdańsku. Kurwa, nie da się otworzyć. Niemiec kurde wiedział, że Polaki przyjadą i będą chcieli im kraść okna. Ale widok jest nie najgorszy. Jest jakaś rzeka, coś starego. Obok jest Aldi. Tam jest bardzo fajny taki kącik, gdzie można ukryć Duxingera. Wypełzliśmy na miasto. Aleksandra prowadzi, bo podobno wie gdzie iść. Ja oczywiście nie wiem, bo mam ważniejsze rzeczy na głowie. A tu przepotężna, budująca się stuleja i będzie prawdopodobnie jeszcze większa od Developer Upclan. Wsiadamy do autobusu. Siedliśmy ciut wcześniej. Trzeba pamiętać, że Niemców to nie ludzie mają pierwszeństwo, tylko rzeczy i auta. Teraz Brian. Zaawansowane. Jakieś też mają fajne kepsy. Też dobrze wygląda taki Aladdin. Tak mi się wydawało nawet, że jest całkiem ładne jedzenie. Jak mają piwko, to może i się nawet słyszy. Tradycyjnie metal, piwko i najważniejsze, czyli śmietnik. Jak się z tym czujesz? Ja normalnie. Byliśmy w środku, zamówiliśmy dwa piwka. No więc znajdujemy się w Berlinie. Będąc w Berlinie, nie umieszkamy spróbować Berliner Weissbier. Chyba dobry. Jesteśmy w Alkożabce. Kupujemy takie, są zabierze takie, ale najbardziej zainteresowała mnie pozycja tutaj. Dyskie, pyszne, co prawda nie z kija, ale mój tato byłby zadowolony. Nie nakręciłem, ale to jest strasznie fajne. Gość ma w sklepie alkoholowym otwierać do piwa, nie? Chce otworzyć mi piwko i można se jebać tu. To jest coś pięknego. To jest jedna z największych wśród wielu zalet tego państwa. Jemy dalej, czy... Nie no, jemy tu. Ale nie wiem, bo już nie zalałeś piwkami i teraz to... To rzeczywiście nie zalałem przyrodzeniem. Spuchą, tak. Teraz przez pół godziny będziemy się kłócić, czy robimy ten, wrócę za 31 minut. Wjechała nam Micha Vegetarische. Vegetarischteller für zwei Personen. Der Hund. Albo się coś zesrało na mnie, albo zaczyna padać. Proszę zająć pole position. Dla nas. Na koniec, jak w najlepszej wycieczce. Tak. O dobra, to zajmujesz pozycję kujonów. Aleksandra była kujonem w podstawówce i tak dalej. Miała same siódemki. Chodzi o jakiejś pojebanej szkoły, w której były siódemki. Ja na szczęście jako buntownik, artysta miałem dużo gorsze oceny. No i na co wyrosłem, no. No. Dzieci, próbujcie mnie naśladować. Na pewno wyjdzie wam gorzej, ale to i tak lepiej niż jakbyście się miały uczyć. Nie wolno się uczyć, nie wolno słuchać rodziców, to jest najważniejszy przekaz. Przejechaliśmy kawałek miasta po to, żeby sobie przejechać do centrum. A gdzie jest ta wielka stuleja z bączkiem jądrami na górze, taka antena? Czyli jądrami? No taki bączek jak do robienia miodu. Mówisz o wieży, tam gdzie? No a o czym? No oczywiście, że tak. No to dobrze idziemy. A przepraszam, proszę pana, a czy prosto to dobrze idziemy? Tu po prawej, jak się będzie szło, to będzie Muzeum Trabantów. O jest! To jest ta wielka, słynna stuleja, która jest na wszystkich filmach berlińskich. Czekaj, zrobię przybliżenie. O to chodzi. Ta wielka stuleja to jest wielka stuleja berlińska. To
I bieg przed nami pojawia się w średnim stuleju. Tam jak się idzie, to coś jest. O, pak, raz ładnie nakręcił. Stara w tle. Tu jakaś imprezownia. Tak, no, 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 ładnie, no, no, ładnie. Zajebist. To jest typ pokroju, jak Elefson płacił cyganowi, żeby nie grał na skrzypcach. Ale on wtedy prawdopodobnie skurwiłby 20 razy bardziej. Ej, jeżeli chcesz zacząć zespół, to słuchaj, na pewno nie będziesz gorszy od niego. O, i tutaj już się zaczynają powoli smakołyki. Fajnie. A i to ogólnie sprzedają rzeczy, bo ja sobie kupić, wiesz, piwko i tu stać i pić. Na pewno warto nakręcić to, że wzięliśmy sobie pod piwku i pijemy na ulicy. I tym razem piję Erdingera Weissbier, jest bardzo dobry. Mokrynka pije Berliner Kindle, też bardzo dobry. Przechodzimy właśnie obok ambasady chujów ruskich. Pan Niemiec przygotował tutaj wystawkę. A taki wesoły Luna Park. Hitler jeździł tu na trudne karuzeli. Jesteśmy tutaj, tam daleko widać bramę brandenburską i właśnie obejrzeliśmy sobie wystawę. I Hubert teraz powie, o czym była wystawa. Nie ma Hitler. Jemy przecież jeszcze pod wielką stuleję, no. Poza tym muszę nabić kroki, mam jeszcze 1500 kroków do nabicia. Motorek w dupie i pędzimy. Tajemne moce i nieprzespane noce. I walę super kloce. Stara chciała ponarzekać na pogodę. Co ci się dzisiaj najbardziej podobało w pogodzie? Nic! Gdzie jest koński zwis? O, a mogę ci powiedzieć ciekawostkę? A propos końskiego zwisu? A propos koni na pomnikach. Zwalone czy zwykłe? Nie, no właśnie to zależy. Jesteśmy pod kociołem, którym ostatnio robię zdjęcie z Michałem, który chciał uciekać do hotelu spać. I jest dużo mniej rusztowania, a wielka stuleja jest tu. No i tak oto jesteśmy pod wielką stuleją. To jest większe niż deweloper Aftlan. Bez kitu, no. Czekaj, bo nikt nie wie, kto to jest deweloper. Wszyscy wiedzą, co to jest deweloper Aftlan. To jest najwyższa stuleja w Rzeszowie, nie? A to jest najwyższa stuleja w Berlinie. Nawet tak jest tęż. Zrobiliśmy sobie już z Mokrenką foty pod wielką stuleją. I podkupiliśmy tym razem na Dermetro. No i nie wiem, czy co? To jakieś kurwa typy. Się będziemy bić, kurwa, co się gapisz. Czekamy na kolejkę. Dobra, zawsiadać. Jechać. Dzień dobry, kurwa, zapraszam na kebsa. Jedziemy do Aldika zobaczyć, jakie są wegecipstwa do jedzenia na śniadań. Dzisiaj się trzeba zaopatrzyć jeszcze w jakiś ewentualny tutaj produktaż, który chcielibyśmy podkupić. W związku z czym dajemy o tutaj, do, nie do ten tutaj Himamamumnu, tylko do Aldika i tak dalej. O kurwa, chusteczki tempo, bardzo porządne. Jeszcze dawaj w prawo, bo są proteinowe gówna. Dużo batonów proteinowych, to ważne. Ale ja dostałem od Aleksandry ostatnio na urodziny tort z batonów proteinowych, posklejany gafrem. Co to? To jest Hugo, taki drink. Co, stradł go? Kraina piwek, skameruję, żeby nie było, że nie kameruję. Bardzo fajne piwka, wszystko we flasze. Tu widać. Jedziemy sobie. Tak samo jak piękna wypiężona. No cześć, idziesz? Na imprezę. No dobra. Zielone. Znalazłem imprezę, na którą jutro idziemy. Alright, doszliśmy, mamy to. Tu jest Metal Hammer Awards. Więc to tu. Wszystko jasne. Mamy odpowiedź, ale i tak dużo ludzi, więc czekaj, bo to są... O, VIP ten masz, patrz. Dobra, znaleźliśmy, trzeba iść na cast listę. I tu, Denver ostatni dinozaur. Już sobie robił zdjęcie z jakimiś gwiazdorami. Jo. Właśnie zostaliśmy. Właśnie na ścianę, słuchajcie. Jeden z cios. Dokładnie. Tak
jak teraz tam się fotografują. Przed chwilą spędziliśmy dobre 5 minut fotografując, pozując na ścianie. Nie, no to trwało 20 sekund, to się wydawało, że trwa wieczność, ale spoko. No, w każdym razie tak, no weszliśmy jak gwiazdy, a tutaj jest obstrym. No, chłopy z Offspring. Nice. Będą za nami stali. Będą brać tak samo VIP bilet jak my. Dexter Holland z tym drugim piśli, kurwa, na rozdanie. Ale czad! A tym to ja się jaram. Praktycznie bezpośrednio po nas wjechali, nie? Weszli jak królowie. VIP. Tu gwiazda też VIP. O, jak ładna wystawka. ZSP. Bo Daniel wystawiał pewnie. Tam już jest koncert hall chyba. To jest w ogóle jakaś też niezła impreza. That's cool. No a tu jest chyba balkon VIP. Sprawa wygląda następująco. Launa Dinge! Aus die da oben! Sieht so aus, sagt Sascha. Das ist bei jetzt. Gedanken dem Publikum, ohne euch wären wir gar nicht hier. Das ist immer irgendwie so. Würden wir hier gar nicht stehen. Nominierungen in der Kategorie Best International. Arch Enemy. Bring Me the Horizon. Bruce Dickinson. Dark Tranquility. Ghost. Hammerfall. In Flames, Judas Priest, Rotting Christ, Saxon, Sleep Token, Within Temptation. Großen, großen Applaus für unsere Laudatoren, Dexter Holland und Noodles von The Offspring! Thank you very much! Guten Abend! Metal Hammer Awards, how's it going? Yes! Good days. All right, today we're giving a huge shout out to a band that has been smashing the metal scene for over 20 years. They've blended raw power and melodic riffs that have paved the way for new generations of musicians to come. These guys, they've torn up the rule book and they never play it safe. Their gigs are off the hook, their metals have changed, their albums have changed the history of heavy metal. They haven't just influenced metal, they've taken it to the next level. So let's kick up the volume. Yeah. And give a huge shout out to your best international band all the way from Sweden, In Flames. Der Gewinner in der Kategorie Best International ist In Flames. And here's your prize from the dinosaur. Jetzt muss ich auch noch Englisch reden. And can you come to the pult? Should we say something? Of course you can. Thank you. This is awesome. Thank you very much. It feels strange without the instruments. But we got these wonderful people and a dinosaur up here, so I guess it's a party, right? So, thank you very much, and to the jury and everyone else. We will be back in Berlin in a month or so, and you're all invited to come see us in our friend's place. Thank you very much. Have a good fucking night, everyone. Thank you. Thank you very much. In Flames! Der Gewinner in der Kategorie Best Album ist Judas Priest, Invincible Shield. Metal Hammer Germany. Wow, what an honor, what an accolade for Judas Priest and Metal Album of the Year for Invincible Shield. Wow, this is so great. Thank you everybody at Metal Hammer Germany and most importantly, all of our Metal Mania fans that voted for this great moment, not only for Judas Priest but for heavy metal. Thanks once again, Metal Hammer Germany. Keep the metal faith. Oh yeah! Najnowszym numerze Metal Hammera jest mój kolega KK Downing. Dobrze widzę? Tu gwiazda.
bankiet jest przyzwoicie. Siedzimy, pijemy sobie piwko. Obok piwko pije sobie Lacuna Coil, a tam przez Offspringa. Tam już to się chyba zaczęło powoli grać. Tu rok stary chodzą tu jeden za drugim. Plejada, co nie? Ostatni raz taki zestaw gwiazd, albo kurwa nawet większych chyba, to miałem na Fryderykach. Na Fryderykach chcę tutaj. Tak, ale chyba kurwa Offspring jest większy od każdego z Fryderyków. Prosty Metal Hammer to nie jest tylko metal, tylko też rockowe gwiazdy, nie? No tutaj są też goście z tych Akceptów i tak dalej, nie? No to są... To jest pierwsza liga, nie? A pierwsza liga nie żyga. Would you love a monster man? Could you understand beauty of the beast? Naturalne środowisko. Piwko, fryteczki i Instagram. Dalej gra Ordi. Trzeba przyznać, że to jest utworny zespół. Metal Anthem ist Saltatio Mortis, Finsterwacht. Vielen, vielen Dank für diesen Award. Dankeschön. Und nochmal Saltatio Mortis! I takaś niemiecka gwiazda lokalna chyba, bo tutaj kurwa szał, także... I my się kurwa kurwa dla nich. The winner is the Scorpions! Legend sind Scorpions. Jetzt anfangen. Rudolf Schenker. Rudolf Schenker hat heute Geburtstag und ich möchte, dass ihr jetzt alle mitsingt, okay? Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Rudolf. Happy Birthday to you. Mein schönster Geburtstag, den ich je erlebt habe. Super geil, ihr seid gut drauf. Wenn ich mich daran erinnere, als Super wir, deswegen werden wir im nächsten Jahr, man glaubt es kaum, 60 Jahre Scorpions feiern. Und wir hoffen, ihr seid dabei. Mit so geilen Bands wie Judas Priest, Ozzy Osbourne, Motley Crue, ja, Dan Bernardino, Valley, Tal. Und der ist tatsächlich das ist niemieckiego. Der Gewinner in der Kategorie Rising Star ist The Halo Effect. Wow, all right, thank you. Holy shit, this is cool. Yeah, we're a young band with old dudes. Yeah, we started this band 30 years after we've met, basically. So, wow, thank you, Rising Star, I don't know, we've been around so much that it feels like a weird category to be in, but thank you so much. Thank you guys for supporting metal, and Swedish metal in particular, so thank you guys. A widać, że oni lubią te sztuczki, takie melodyjki, bo Inflames wygrało, i oni wygrali, no on to jest Inflames. Alright, no, congratulations. We win in the category Social Media Hero, Arch Enemy, Electric Cowboy, Fireshmans, Ghost, Ghost Kid, Infected Wing, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Power Wolf, Salaton, Saltatio Mortis, The Warning. Their group and their genre singers Christina Scavia and Andrea Ferro, as well as their colleagues, use the platform like Instagram or Twitch to reach more and more of their fans worldwide. The band members manage to present themselves surprisingly approachable and likable, and allow their followers exclusive insights into their daily lives. Please welcome on stage our social media heroes, Lacuna Coil! Der Gewinner in der Kategorie Social Media Hero ist Lacuna Coil. Hello everybody, good evening!
Bulgaria. How are you guys doing? On behalf of Lacuna Coil, thank you so much to you guys, Metal Hammer, for this award. The true hero is not the one who gets followers and likes. These are nothing. These are superficial. Digital success, it's precious. It's cool. But the true hero is the one that goes out there and creates real connection to real people and then tells the rest of the world. So enjoy the rest of the night, and once you go home, be the fucking hero. Online, but mainly offline. Enjoy. Thank you so much. Okay, so we are here with Krystyna Skabia. Hello everyone! Like, hi. The Lacuna Coil legend who actually won the award. Yeah, for social media hero. I'm a social media hero. The band is a social media hero. Yes, congratulations so much. Lacuna Coil has been around for so many years, and like, everybody knows this band, and I love this band. And I told Krystyna that we actually wanted to thank for doing the convoy on Woodstock 2016. Thanks to them and their Nightliner, Decapitated plays the show, because we just jumped just behind them to get to the stage, and we had like 20 minutes to play the show. Yeah, we skipped the traffic because we were escorted by the police. Yes, we were escorted by the police. Happy. So very happy you made it. Super, super happy for this. Thank you so much, Krystyna. Flames, Meshuggah, Metallica, Pantera. Er war früher Gitarrist bei Sodom und jetzt ist er hier begrüßt mit mir, Andy Brinks! Gerre, Schmier, Angel Ripper, Mille, voller Stolz, Respekt und Liebe darf ich verkünden, Gewinner in der Kategorie Best Life, Clash of the Ruhrpott, The Big Teutonic Four, Tankard, Destruction, Sodom, Creator! Yeah! Vielen Dank für die sensationelle Laudatio. Berlin, seid ihr gut drauf! Dieser Preis ist der absolute Hammer. Wir sind ja die kleinste und die dünnste Band von den vier irgendwie. Und wir sind total stolz drauf, aber auch totaler Demut. Ohne euch, 42 Jahre Support. Vielen Dank, wir lieben euch. Dankeschön. Der Gewinner ist Udo Dirkschneider. Der Gewinner in der Kategorie The Voice of Metal ist Udo Dirkschneider. Ja, ich habe immer gedacht, seit 55 Jahren würde ich Popmusik machen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Und versuchen noch viele, viele gute Alben zu machen. Und erstmal vielen Dank und vor allem den Metal Hammer 40 Jahre. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für euch. A medalla Łydka Grubasa. And the winner is Peter Tegler. Der Gewinner in der Kategorie Maximum Metal ist Peter Tegler. Ay, ay, ay. I wasn't ready for that. I don't think I ever won anything before. I thought I was nominated for something else, but it doesn't matter. I appreciate it a lot. Thank you very much. I want to thank you all, because without fans, you ain't shit. So remember that. Thank you. Vielen, vielen Dank. Und ein Riesenapplaus! Teraz jest ten
Stuntat Jumortis, to jest jakieś objawienie niemieckie. Tak, objawienie. Poszedźmy, obejrzyjmy, zobaczmy. Niemcy to chyba lubią, a ci Niemcy to chyba lubią dużo różnych dziwnych rzeczy, więc... Stantatio! Grubasa, tylko chyba nawet gorsza. Siu gra na plesie. Jak Knajcen lecąc, kurwa. United is a foolish...